Mam na imię Adam i chciałbym wam dzisiaj powiedzieć o projekcie, który widzicie tutaj obok mnie, a którym zaraził mnie mój znajomy i projekt tak długo chodził mi po głowie, aż w końcu wydałem na niego pieniądze, zainstalowałem i skonfigurowałem i jestem z tego bardzo zadowolony. Projekt nazywa się Monster Joystick i opiera się na koncepcji takiej, że wewnątrz joysticka możemy sobie umieścić Raspberry Pi, na tym Raspberry Pi zaemulować któryś, którąś z retro platform, dowolną praktycznie, i, i grać. Podłączyć do telewizora i grać bez żadnych dodatkowych kabli, oprócz zasilającego oczywiście, czyli jest to jakby całe, cała retromaszyna w jednym. I e, można do tego podejść na różne sposoby. E, można skorzystać z gotowych pakietów. E, na przykład e, ja skorzystałem początkowo z Retropie. E, zainstalowałem całe, całe ten, całą tą konfigurację wraz z różnymi maszynami retroemulatorami, Ale szczerze mówiąc trochę to było dla mnie za dużo. Nie bardzo panowałem nad tym co się dzieje w tle. Czasem to Retropie mi spowalniało i nie mogłem odkryć dlaczego. E, Poszukałem więc prostszego rozwiązania, najpierw zainstalowałem się wtedy Amibery, Amibery jest bardzo fajne, ale miałem problem z tym taki, że całą tą instalację robiłem w sieci hotelowej, która wymaga logowania się przez proxy, Amibery tego nie obsługiwał, w końcu dałem spokój i zainstalowałem ostatecznie Amibiana amibian który pozwala zrobić całą konfigurację bez dostępu do sieci po prostu przenosząc na, albo na karcie SD albo na pendrive'ie i wyszło to całkiem dobrze jak widzicie za mną turikan chodzi bardzo ładnie i zaraz zobaczycie że można w niego grać i za chwileczkę opiszę też całą konfigurację która doprowadziła do tego bardzo ładnego i czystego rozwiązania, jakim jest Amiga w Monster Joysticku. Świetna zabawa, zaraz do tego wrócę, a tymczasem opiszmy jak stworzyć dla siebie takie rozwiązanie. Monster Joystick nie jest tani. Za widoczny tutaj model Clear Deluxe Arcade Controller Kit zapłaciłem 115 euro plus przesyłka, a do tego trzeba jeszcze dodać cenę Raspberry Pi, które nie wchodzi w skład zestawu. Wysoka cena wynika stąd, że po pierwsze jest to produkt niszowy i brytyjska firma, która go dostarcza, musi wyjść na swoje przy raczej niewielkim nakładzie produkcji, a więc dodaje wysokie marże. Po drugie, Monster Joystick to produkt bardzo przemyślany i ładnie wykonany. Wysokiej jakości plexi jest grube, skręcone śrubami i sprawia wrażenie bardzo solidnego. Po trzecie, w zestawie zastosowano joystick i przyciski znakomitej japońskiej firmy Sanwa Denshi. Która tworzy przemysłowe podzespoły do salonów gier od wczesnych lat 80. Joystick i przyciski są połączone z Raspberry Pi przez złącze sygnałowe GPIO. Trudno opisać, jak przyjemnie gra się tym Joystickiem, mimo że jest bardzo głośny, muszę przyznać, że gra się nim znacznie fajniej nawet niż moim dotychczas ulubionym joystickiem Competition Pro. Nie będę opisywał montażu zestawu Monster Joystick i Raspberry Pi. Wraz z zestawem otrzymujemy przejrzystą instrukcję krok po kroku, a sam montaż jest prostszy niż złożenie szafki z Ikea. Jedyną modyfikacją, na którą pozwoliłem sobie z własnej inwencji, było zainstalowanie radiatorów na procesorze i chipsecie Raspberry Pi. Przy czym zrobiłem to bardziej z przyzwyczajenia z czasów składania pc niż z jakichkolwiek racjonalnych pobudek, bo twórcy Raspberry Pi zapewniają, że radiatory nie są potrzebne. Instalację Amibiana rozpoczynamy od wgrania na kartę mini SD obrazu Amibiana. Amibian to specjalizowana dystrybucja Linuxa oparta na Debianie i tworzona od 2016 roku przez Gunnara Christiansona. I ze strony twórcy możemy pobrać obraz gotowy do zainstalowania. Jeśli pracujemy pod Maciem, potrzebne do sflaszowania narzędzie DD jest już zainstalowane w systemie. Najpierw w programie Disk Utility sprawdzamy, pod którym urządzeniem logicznym zgłosiła nam się włożona do komputera karta SD. Tutaj jest to DEF Disk 2, a następnie wydajemy polecenie DD z parametrami pliku źródłowego docelowego urządzenia logicznego oraz opcjonalnie BS, czyli wielkości bloku. Pamiętajmy, żeby podać właściwe docelowe urządzenie logiczne, literówka w tym miejscu mogłaby doprowadzić do uszkodzenia systemu operacyjnego. Nie wszyscy wiedzą, że postęp pracy programu DD, podobnie jak CP, można sprawdzić w dowolnej chwili, naciskając kombinację klawiszy Ctrl T. Po przełożeniu karty do znajdującego się w Monster Joystick Raspberry Pi, i uruchomieniu go musimy najpierw opuścić uruchomiony domyślnie emulator AmiBerry i powiększyć system plików do maksymalnej pojemności posiadanej karty SD. W tym celu, z wiersza poleceń, uruchamiamy program raspi-conf i przechodzimy do pozycji Advanced Options i tam wybieramy Expand File System. Opuszczamy program konfiguracyjny i restartujemy system. Monster joystick jest podłączony, jak wcześniej wspomniałem, przez złącze GPIO i wymaga do działania specjalnego sterownika. Dlatego kolejny krok to instalacja sterowników SNES, oryginalnie stworzonych do gamepadów Super Nintendo. Sterowniki te nie są domyślnie dołączane do dystrybucji Amibiana, więc samodzielnie kopiujemy odpowiednie repozytorium z GitHuba i przenosimy na pendrive do Raspberry Pi. Po czym kopiujemy do katalogu domowego naszej instalacji emulatora AmiBerry. W tak przygotowanym katalogu sterowników wykonujemy polecenia kompilujące i instalujące sterownik: make, make install, make install service. A następnie edytujemy plik konfiguracyjny sterownika SNES, tak, żeby miał postać widoczną tutaj na ekranie. Na koniec pozostaje załadowanie standardowego modułu urządzeń wejściowych do jądra Linuxowego oraz uruchomienie programu emulującego GamePad. Od tej pory na liście urządzeń wejściowych w emulatorze Amibery będzie widoczna pozycja snes to GamePad Device, która odpowiada naszemu monster joystickowi. Wystarczy ją wybrać i przypisać odpowiednie działania do poszczególnych położeń drążka i stanów przycisków. Ponieważ gry amigowe zazwyczaj wymagają jednego lub dwóch przycisków, pozostałe przyciski Monster Joystick możemy rozdysponować wedle własnych potrzeb, np. do zapisywania stanów emulacji czy restartu emulatora. Na koniec możemy jeszcze całość skonfigurować tak, żeby urządzenie uruchamiało się od razu z załadowaną konkretną konfiguracją Amigi, na przykład z wgraną grą. W tym celu po dopracowaniu konfiguracji w Amibery zapisujemy ją pod jedną z pozycji oznaczonych od UAE config 0 do UAE config 9. Wyłączamy opcję show GUI on startup w części miscellaneous i jeszcze raz zapisujemy wybraną pozycję uae-config. Następnie wychodzimy z emulatora i wykonujemy polecenie pisane jednym ciągiem uae-config 0, jeśli chcemy startować z konfiguracją 0, uae-config 1, jeśli chcemy startować z konfiguracją 1 itd. Tak I to wszystko. Życzę miłej zabawy.